Witaj, dzień dobry. Tych z Was, którzy czekają na dalszy ciąg przygód na Stazji, wiesz, Labirynt Szczęścia, z góry przepraszam, dzisiaj będzie film o zupełnie innym temacie. Na dalszy ciąg Labiryntu Szczęścia będziecie musieli jeszcze troszkę poczekać. Dzisiaj temat o wampirach. Oczywiście nie chodzi mi o Nosferatu, czy Drakule, czy inne wampiry z bajek. Zresztą, jak pewnie wiecie, Comes Vlad Dracula żadnym wampirem nie był. Można na jego temat prawdziwe informacje znaleźć, kopiąc w książkach w internecie. Chodzi mi o wampiry energetyczne. Coś, co jest niezwykle realne, coś, co wyciąga z ciebie energię, osoby, które ci szkodzą poprzez, powiedzmy sobie to wprost, kradzież twojej energii. Jak sobie z nimi radzić? Już mówiłem, nie będę się tu powtarzał, obejrzyj chociażby moje filmy Rytuały ochronne w magii, jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi, czy chroniczne zmęczenie, część pierwsza i druga. Tam jest wiele metod, jak odpiąć takie podpięcia energetyczne, jak radzić sobie z wampirami energetycznymi. Natomiast wielu z Was mnie pyta, i słusznie zresztą, jak rozpoznać? Jak rozpoznać takiego wampira energetycznego w swoim otoczeniu? Przecież nie można chronić się przed wszystkimi, nie można uważać się na wszystkich, to mogłoby doprowadzić do jakiejś paranoi nawet. Jak rozpoznać, że osoba z naszego otoczenia jest wampirem energetycznym, kradnie naszą energię, pobiera ją bez naszej wiedzy, sprawia, że jesteśmy słabsi, po prostu ogólnie nam szkodzi. Oczywiście nie mam nic przeciwko dobrowolnemu dzieleniu się energią, to jest szlachetne i nawet pożyteczne, jeżeli chcesz komuś z własnej woli swoją energię przekazać, zrób to jak najbardziej, ale nie pozwól na to, żeby ktoś świadomie czy nieświadomie, czasami nawet całkiem bezczelnie tą twoją energię zabierał. Jak takiego wampira rozpoznać? Po pierwsze, zauważ, jak w towarzystwie takiej osoby, którą podejrzewasz o wampiryzm, zachowują się zwierzęta. Pies będzie albo agresywny w stosunku do takiej osoby. Całkiem łagodny, milusiński piesek może nagle wzbudzić w sobie agresję w pobliżu wampira energetycznego, albo wręcz przeciwnie. Może piszczeć, chować się, starać się ukryć przed tą osobą. Oczywiście to jeszcze niczego nie przesądza. Jeden sygnał nie może przesądzić o tym, że ktoś jest na 100% wampirem. Musi się tych sygnałów kilka nałożyć. Kolejne zwierzę, kot. Kot w towarzystwie takiego wampira energetycznego będzie się zachowywał bardzo niespokojnie. Będzie do niego szedł, ale będzie podenerwowany i niespokojny. Koń będzie się w towarzystwie wampira płoszył bez powodu. Wszystkie inne zwierzęta będą wykazywały jakieś niezwykłe oznaki. Będą się zachowywać zupełnie inaczej niż zwykle, niż na co dzień. Ale tak jak powiedziałem, to jedno nie przesądza. Ta osoba może mieć jakieś po prostu inne zaburzenia energetyczne. Druga sprawa, oczy. Jeżeli kogoś podejrzewasz o wampiryzm, w czasie rozmowy staraj się uważnie patrzeć mu w oczy. Wiem, to jest bardzo nieprzyjemne, ale chociaż na chwilę zdobądź się na to. Obserwuj jego oczy. Prawdopodobnie nie będzie chciał ci na to pozwolić, ale rób to. Obserwuj jego oczy, a szczególnie źrenice. W jego źrenicach pojawi się coś w rodzaju takiej mgiełki, malutkiego jakby duszka, zgęstka, cienia. I to coś będzie poruszać się w obrębie tych źrenic, poruszać się, podskakiwać, jakby tańczyć. To jest bardzo poważny sygnał. To jest bardzo poważny sygnał, że możesz mieć do czynienia z wampirem energetycznym. Kolejna rzecz. Przygotowałem dla ciebie listę takich pytań, na które
możesz udzielić sobie odpowiedzi, pytania w stosunku do tej osoby, którą o wampiryzm podejrzewasz. Tych pytań będzie około 20. Jeżeli na przynajmniej 10 z nich odpowiesz twierdząco, to jest poważna przesłanka, że tą osobę można uznać za wampira. Jeżeli tych pytań będzie więcej, tych twierdzących odpowiedzi będzie więcej, już możesz mieć niemal pewność, że to będzie wampir energetyczny. Oto pytania. Chodzi tak, po pierwsze, pierwsza grupa pytań to jest sposób, w jaki ta osoba mówi. Jeżeli ta osoba mówi bardzo szybko, czy ta osoba mówi bardzo szybko, a może mówi bardzo wolno, wręcz cedząc słowa? Czy ta osoba mówi w sposób, który jest niezrozumiały, nielogiczny pozornie? Czy może ta osoba ma taki nie tylko styl wypowiedzi, ale sposób wypowiadania się, który zmusza cię do maksymalnej uwagi w trakcie słuchania tej wypowiedzi? Czy ta osoba może mówi według ciebie zbyt dużo? Czy ta osoba często ci przerywa? I to właśnie w momentach, kiedy zapalisz się, kiedy chcesz coś powiedzieć, w tym momencie następuje jej wcięcie. Czy ta osoba coś często ma mrocze sobie pod nosem, marudzi jakieś niezrozumiałe wypowiedzi albo takie wredne, zgredne narzekania? Czy ta osoba często narzeka? Czy ta osoba często przeskakuje z tematu na temat? Czy w swoich wypowiedziach często przesadza? I też sposób, w jaki z tobą rozmawia, jest ważny, to jest kolejna grupa pytań. Czy w trakcie wypowiedzi używa zbyt często słów obcego pochodzenia, szczególnie chodzi mi tu o łacinę i hebrajski, lub z jakiegokolwiek innego języka? Czy sposób wypowiedzi jest w jakiś sposób prowokujący? Czy rozmawiając z tobą wypowiada jakieś kąśliwe uwagi w stosunku do ciebie czy otoczenia, a następnie przekształca to w żart? Czy w jej wypowiedziach na temat innych osób pojawia się pogarda albo po prostu zwykłe lekceważenie? Czy ta osoba w trakcie rozmów niekoniecznie z tobą, zauważ też rozmowy z innymi ludźmi, czy lubi w jakiś sposób te osoby upokarzać? Może to być też takie na zasadzie, że najpierw upokarza, a potem obraca w żart. Czy jeżeli ta osoba widzi, że jakiś temat cię denerwuje, wprowadza w niepokój, czy pomimo tego ciągle wraca do tego tematu, ciągle stara się w jakiś sposób o ten temat zahaczyć, kontynuuje go niemalże na siłę? Kolejna grupa pytań to jest to, jak ty czujesz się rozmawiając z tą osobą. Zwróć uwagę, czy rozmawiając z tą osobą na przykład bezwiednie krzyżujesz nogi lub ręce? Czy rozmawiając z tą osobą bezwiednie odwracasz głowę? Czy bliskość tej osoby sprawia ci jakiś dyskomfort? Ta osoba będzie starała się zbliżyć się, a szczególnie swoją twarz, jak najbliżej do ciebie podczas rozmowy. Czy to sprawia ci dyskomfort, może wielki dyskomfort? Czy w towarzystwie tej osoby czujesz jakiś nieokreślony niepokój, kołatania serca? Czy po rozmowie, już po rozstaniu z tą osobą, czujesz się wyczerpana, wyczerpany? Czy czujesz jakieś niepokoje, stany lękowe może? Czy w myślach ciągle wracasz do tej rozmowy, ciągle ją wałkujesz? Jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli na wiele z tych pytań odpowiesz twierdząco, to znaczy, że masz do czynienia z wampirem energetycznym. Pamiętaj również o pierwszym i drugim sposobie. I cóż, jeżeli taką osobę namierzysz,
metody, tak jak powiedziałem, są na moich filmach, ale działaj szybko, bardzo szybko i bezwzględnie. Osoby, które te twoje emocje, twoją energię kradną bezwiednie, robią to po troszeczku, po cichu, same nie zdają sobie z tego sprawy. Ale taki bezczelny, chamski, wampir energetyczny, który wyciąga z ciebie wszystko, co się da, musisz go zastopować. Czy oczywiście nie musisz. Możesz się poddać i tracić energię, zdrowie, siłę i życie. Zastopuj takiego wampira. Nie pozwól na to, żeby twoja energia była marnowana na czyjeś widzimisię. Na dzisiaj tyle. Dziękuję ci za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że ci pomoże w codziennym życiu. Zapraszam do obejrzenia innych. Zapraszam do subskrypcji kanału. Teraz naprawdę to już tyle. Do zobaczenia.